Czy kiedykolwiek czułeś, że Twoje ciało jest napięte, a umysł nie daje Ci spokoju, czy zdarza Ci się odczuwać niepokój, który nie pochodzi od żadnej konkretnej sytuacji, ale po prostu jest? Jeśli tak, to nie jesteś sam. Wewnętrzne napięcie i zdenerwowanie to stany, które dotykają wielu z nas, niezależnie od wieku, płci czy pochodzenia. Wewnętrzne napięcie i zdenerwowanie to uczucia, które mogą mieć różne przyczyny, od stresu związanego z pracą, przez problemy w relacjach, po niezdrowy tryb życia. Mogą one wpływać na nasze codzienne funkcjonowanie, zdrowie i relacje z innymi. Dlatego tak ważne jest, aby zrozumieć skąd się biorą i jak sobie z nimi radzić. W tym filmie przyjrzymy się bliżej temu, co to jest wewnętrzne napięcie i zdenerwowanie, jakie są ich przyczyny, jakie mogą mieć skutki i jak możemy sobie z nimi radzić. Celem jest nie tylko zrozumienie tych stanów, ale także podanie praktycznych wskazówek, które pomogą nam lepiej radzić sobie z nimi w codziennym życiu. Przyczyny wewnętrznego napięcia i zdenerwowania. Wewnętrzne napięcie i zdenerwowanie to uczucia, które znamy wszyscy. Czasami pojawiają się niespodziewanie, bez konkretnego powodu, innym razem są reakcją na stresujące sytuacje. Ale skąd one się biorą? Co sprawia, że czujemy się niespokojni i zdenerwowani? Przede wszystkim warto zrozumieć, że wewnętrzne napięcie i zdenerwowanie to naturalne reakcje naszego organizmu na stres. Kiedy jesteśmy pod presją, nasz organizm wchodzi w stan walki lub ucieczki, co powoduje wzrost poziomu adrenaliny i kortyzolu, hormonów stresu. To z kolei prowadzi do uczucia napięcia i niepokoju. Jednak nie tylko stres jest przyczyną tych stanów. Często wewnętrzne napięcie i zdenerwowanie mogą wynikać z naszych myśli i przekonań. Negatywne myślenie, ciągłe martwienie się, perfekcjonizm, wysokie oczekiwania wobec siebie to wszystko może prowadzić do poczucia niepokoju i napięcia. Innymi czynnikami mogą być problemy zdrowotne, takie jak zaburzenia hormonalne, problemy z tarczycą. Czy choroby serca? Niektóre substancje, takie jak kofeina, alkohol czy narkotyki, również mogą wywoływać uczucie napięcia i zdenerwowania. Ważne jest również to, jak radzimy sobie ze stresem i jakie mamy nawyki życiowe. Brak regularnej aktywności fizycznej, niezdrowa dieta, mało snu. To wszystko może zwiększać nasze odczucie napięcia i zdenerwowania. Jak widać, Przyczyn wewnętrznego napięcia i zdenerwowania może być wiele i często są one ze sobą powiązane. Dlatego tak ważne jest, aby zrozumieć, co u nas wywołuje te stany, aby móc skutecznie sobie z nimi radzić. Zastanawiałeś się kiedyś, jakie mogą być skutki długotrwałego napięcia i zdenerwowania? Może wydawać się, że to tylko chwilowe stany, które szybko miną. Ale jeśli są one częste i długotrwałe, mogą mieć poważne konsekwencje dla naszego zdrowia i życia. Przede wszystkim wewnętrzne napięcie i zdenerwowanie mogą wpływać na nasze zdrowie fizyczne. Długotrwały stres i napięcie mogą prowadzić do problemów z sercem, wysokiego ciśnienia krwi, problemów z trawieniem, a nawet osłabienia układu odpornościowego. Możemy czuć się ciągle zmęczeni, mieć problemy ze snem, bóle głowy czy problemy z koncentracją. Ale to nie wszystko. Wewnętrzne napięcie i zdenerwowanie mogą również wpływać na nasze zdrowie psychiczne. Mogą prowadzić do problemów z lękiem, depresją, a nawet do zaburzeń lękowych. Mogą wpływać na nasze samopoczucie, nastrój, a nawet na nasze myślenie. Wreszcie, wewnętrzne napięcie i zdenerwowanie mogą wpływać na nasze relacje z innymi. Jeśli jesteśmy ciągle zdenerwowani i napięci, może to wpływać na nasze interakcje z innymi, na naszą zdolność do komunikacji i budowania zdrowych relacji. Może to prowadzić do konfliktów, nieporozumień, a nawet do izolacji. Jak widzisz, wewnętrzne napięcie i zdenerwowanie to nie tylko chwilowe stany, które szybko miną. To poważne problemy, które mogą wpływać na nasze życie w wielu różnych obszarach. Dlatego tak ważne jest, aby nauczyć się, jak radzić sobie z tymi stanami. Zastanawiałeś się kiedyś, jak radzić sobie z tymi trudnymi uczuciami napięcia i zdenerwowania? Czy są jakieś skuteczne strategie, które mogą nam pomóc? Odpowiedź brzmi: Tak, są i chciałbym Ci je teraz przedstawić. Przede wszystkim ważne jest, aby nauczyć się rozpoznawać i akceptować swoje uczucia. Zamiast próbować je tłumić lub ignorować, pozwól sobie na odczuwanie napięcia i zdenerwowania. Zrozum, że to naturalne reakcje na stres i że nie ma w nich nic złego. Kolejnym krokiem jest nauka technik relaksacyjnych. Może to być medytacja, jogi, głębokie oddychanie, czy nawet proste ćwiczenia rozciągające. Te techniki pomogą Ci zrelaksować ciało i umysł, co z kolei pomoże zmniejszyć uczucie napięcia i zdenerwowania. Pamiętaj też o znaczeniu zdrowego stylu życia. Regularna aktywność fizyczna, zdrowa dieta, dostateczna ilość snu. To wszystko może pomóc Ci lepiej radzić sobie ze stresem i zmniejszyć uczucie napięcia i zdenerwowania. Ważne jest również, aby nauczyć się zarządzać swoim czasem i obowiązkami. Często czujemy się zdenerwowani i napięci, gdy mamy zbyt wiele na głowie. Dlatego ważne jest, aby nauczyć się planować swoje zadania, ustalać priorytety i mówić nie, kiedy to konieczne. Pamiętaj, że zawsze możesz poprosić o pomoc. Jeśli czujesz, że Twoje napięcie i zdenerwowanie stają się zbyt duże, nie wahaj się skonsultować z profesjonalistą. Psycholog, terapeuta czy trener to osoby, które są przeszkolone, aby Ci pomóc. To nie jest oznaką słabości, ale mądrym krokiem ku lepszemu samopoczuciu. Wiedza to siła. Im więcej wiemy o swoim ciele i umyśle, tym lepiej potrafimy sobie radzić z trudnymi sytuacjami. Dlatego zachęcamy Cię do dalszego eksplorowania tych tematów, zarówno samodzielnie, jak i za pomocą naszych materiałów dostępnych na stronie internetowej. Znajdziesz tam filmy, artykuły, ćwiczenia i wiele więcej, które pomogą Ci zrozumieć i lepiej radzić sobie z wewnętrznym napięciem i zdenerwowaniem. Zrozumienie, akceptacja, techniki relaksacyjne, zdrowy styl życia. Zarządzanie czasem i prośba o pomoc to tylko niektóre ze strategii, które mogą Ci pomóc. Każda z tych strategii jest ważna i wartościowa, ale pamiętaj, że to, co działa dla jednej osoby, niekoniecznie musi działać dla innej. Kluczem jest znalezienie tego, co działa dla Ciebie i wprowadzenie tych strategii do swojego codziennego życia. Zdajemy sobie sprawę, że wprowadzanie tych zmian może początkowo wydawać się przytłaczające. Możesz zastanawiać się, jak zacząć i jak upewnić się, że te zmiany będą trwałe. Ale nie martw się, nie jesteś w tym sam, a my jesteśmy tutaj, aby Ci pomóc. Na początek, wybierz jedną strategię, którą chciałbyś wprowadzić. Może to być cokolwiek, od nauki technik relaksacyjnych, poprzez wprowadzenie zdrowszej diety, aż po pracę nad swoimi myślami i przekonaniami. Nie musisz wprowadzać wszystkich zmian naraz. Zacznij od jednej, a potem, kiedy poczujesz, że jesteś gotowy. Dodaj kolejną. Kiedy zaczniesz wprowadzać te zmiany, pamiętaj, że to jest proces. Nie zawsze będzie łatwo, nie zawsze będzie idealnie, ale to jest w porządku. Ważne jest abyś był dla siebie życzliwy i wyrozumiały. Każdy ma gorsze dni, każdy ma momenty, kiedy wraca do starych nawyków. Ale pamiętaj, że to jest normalne i nie oznacza, że nie robisz postępów. Najważniejsze jest to, żeby nie rezygnować i kontynuować swoje wysiłki, niezależnie od tego, co się dzieje. Jeśli poczujesz, że potrzebujesz dodatkowego wsparcia, nie wahaj się z niego skorzystać. Może to to być rozmowa z przyjacielem, spotkanie z terapeutą, czy udział w grupie wsparcia. Każda forma wsparcia jest cenna i może pomóc ci w tym procesie. W końcu, pamiętaj, że to jest Twoja podróż. To Ty decydujesz, jakie kroki chcesz podjąć, w jakim tempie chcesz iść i co jest dla Ciebie najważniejsze: Twoje doświadczenia, Twoje uczucia, Twoje potrzeby. To wszystko jest ważne i zasługuje na szacunek. Pamiętaj, że jesteś wartościowy, że zasługujesz na dobrobyt i że masz w sobie siłę, aby osiągnąć to, co chcesz. Wierzymy w Ciebie i jesteśmy przekonani, że jesteś w stanie poradzić sobie z wewnętrznym napięciem i zdenerwowaniem. To może zająć trochę czasu i wymagać pracy, ale jesteśmy pewni, że dasz radę. A my jesteśmy tutaj, aby Ci w tym pomóc. Dziękujemy Ci za to, że jesteś z nami i zapraszamy do dalszego odkrywania tajników radzenia sobie z wewnętrznym napięciem i zdenerwowaniem. Pamiętaj, że zawsze jesteśmy tutaj dla Ciebie. Chcielibyśmy serdecznie zaprosić Cię do zgłębienia materiałów, które z wielką troską i zaangażowaniem przygotowaliśmy w ramach naszego projektu. Wszystkie te zasoby są dostępne dla Ciebie na naszej stronie internetowej. Zawsze kiedy tylko poczujesz taką potrzebę. Nasze filmy instruktażowe pełne są praktycznych ćwiczeń, które pomogą ci w skutecznym radzeniu sobie z napięciem. To jak skarbnica pełna cennych narzędzi, z którymi możesz pracować w swoim tempie, w komfortowym dla ciebie miejscu. W filmach krok po kroku prowadzimy cię przez konkretne techniki i strategie. Mamy nadzieję, że staną się one twoimi codziennymi sprzymierzeńcami w drodze do spokoju. I harmonii. W materiałach znajdziesz również karty milowe. Karty mają olbrzymią moc. Pomogą ci lepiej zrozumieć, co się z Tobą dzieje, jakie emocje narastają w Twoim wnętrzu. Nauczysz się je rozpoznawać, nazywać i efektywnie nimi zarządzać. To takie małe drogowskazy na Twojej drodze do zrozumienia samego siebie i zdrowego radzenia sobie z emocjami. Wszystkie opracowane przez nas materiały zawierają konkretne przykłady i techniki. Są one wynikiem wielu lat doświadczeń i badań, a ich skuteczność potwierdzona jest przez naszych kursantów i podopiecznych. Zachęcam Cię do skorzystania z tych zasobów i zastosowania wiedzy w praktyce.